Dzień dobry wam, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro, wracamy do Tiny Fox. Kochani, ja wiem, że ta gierka się nie cieszy zbytnio dużą popularnością, jeżeli chodzi o oglądanie. Zauważyłem nawet, że suby spadają ostatnio. Ale ja już wam to nieraz tłumaczyłem. Nieraz wam tłumaczyłem to, że gram w to, co odpowiada mi najbardziej. Dlatego zazwyczaj, jeżeli były na przykład głosowania na stronie, to były te gry, które ja przynajmniej w jakiś sposób tolerowałem. W sensie, że chciało mi się w nie grać. Nie będę się już na pewno męczył tak samo jak w Country Bowlsach, bo to było wtedy przegięcie. Tyle odcinków, mimo iż ta gra po prostu już mnie potem męczyła. Dlatego po prostu, no, wrzucam wam też filmy z takich gier, których wy zazwyczaj nie kupujecie. Dlatego na przykład teraz ten Ampercraft, który wszedł ostatnio, myślę, że może być to traktowane jako ciekawostka, no bo ta gra nie będzie się na pewno dobrze oglądać, bo tam się robi jedno i to samo, aczkolwiek gameplayowo jest w porządku, myślę. I gra jest jeszcze niedopracowana fakt faktem, ale myślę, że nie jest naprawdę, nie ma tragedii. Więc kto po prostu będzie sobie chciał ją po prostu potem kupić, to sobie ją kupi, a osoby, które weszły, tylko zobaczyły, nie spodobało się, no po prostu ją ominą. I dzięki temu po prostu zaszczędzicie na tym kasę, przynajmniej tak mi się wydaje. Dlatego po prostu właśnie zostawiamy to w ten sposób i tyle. Dobra, wracając do gry, oczywiście ja chcę sobie tutaj naszego Alexa. O nie. O nie, to nie, to ja nie chcę go jednak tu. Chciałem go zrobić na Knighta, ale widzę, że lepiej nie. Chyba, że... Ej, dobra, tu jest Knight. Możemy z Warriora i z Shield Training zrobić Knighta. To nie jest zły pomysł. Chyba, że zrobimy na przykład sobie jakiegoś Sorcera. To Fate jest bardziej do leczenia. To jest Monk. Monka jeszcze też nie mieliśmy. A nasz Alex sobie zrobiłby się z kapitana. Kapitana w sumie mieliśmy już. Ewentualnie na Bruta. Ten Brute może nie być taki zły. On ma 110 HP i 60 powera. Ale bardziej mi pasowałoby wziąć jakiegoś DPS-a. Dlatego chyba zrobimy sobie jednak tego Sorcera. No, róbmy Sorcera. Nie mieliśmy Sorcera, więc luz. Możemy sobie jeszcze upgrade'ować na Rune Writing. Ewentualnie na Holy Blessing. Mamy dosyć sporo kasy. Możemy również zrobić sobie tutaj ulepszenie i to właśnie zrobimy. To kosztuje sporo kasy, fakt faktem. Ale nasze Folksy dzięki temu teraz będą w jakimś stopniu mieć deko lepiej. Dobra, bierzemy sobie oczywiście tych. Bo ja zauważyłem, że dosyć sporo pomijałem właśnie tych ulepszeń. Zwiększenie healingu o 5 HP. To w sumie fajne, bo ten Bart miałby już 10 leczenia. Też nie jest złe. To też nie jest złe. Tu by wyszedł szaman. Szamana też nie mieliśmy. Rangera nie chcemy zbytnio. A z tego Sage by wyszedł. Sage'a nie mieliśmy chyba też. Zróbmy sobie z tego Priesta Sage'a. Niech stracę. I w Night Shift'cie oczywiście też zrobimy sobie Rafana Tuga. O, i myślę, że tak jest spoko. Teologię zrobimy sobie healowanie. I tu jeszcze mieliśmy gdzieś jedne upgrade'y. Gdzie to było? To było tu? Tak. To nas nie stać niestety, brakuje 50 golda. No, ale trudno, to jakoś nas zbytnie nie boli. Kupimy sobie tego DPS-a, bo to naprawdę dosyć sporo nam daje. Tylko czy mamy kogo wysłać? No nie mamy zbyt kogo wysłać. Więc wybierzmy sobie osoby, które mają być teraz leczone. Tu będziemy mieć od razu trzecie miejsce. Ja bym po prostu na razie sobie to zeslipował. Fajnie. I mamy teraz chyba wszystkich nawet folksów dostępnych. Możemy sobie jeszcze Juliana zrekrutować, ewentualnie Valo Monka. O, i tu już mamy tak, podstawowe, średnie i zaawansowane. To też jest spoko. A Big Party. Spoko, ale nieprzydatne dla nas w tej chwili.
i tak nie mamy w sumie co ulepszać, więc po prostu chodźmy na wyprawę. Mamy dużo miejsca, więc luz. Timmy oczywiście idzie na pierwszego, na tanka. I tak, mamy Sainta, którego bierzemy na pewno. Sorcera, którego sobie teraz zrobiliśmy. To idzie tak. Może nawet tak. Mamy team 5-osobowy, myślę, że jest w porządku. Jest ten 100 powera. I weźmiemy sobie też to. Tutaj all HP. I idziemy sobie zrobić Explora gdzieś. A zrobiliśmy ostatnio ten lake. Fajny lake. Port Pelikan, Crystal Plain, Cochin Mine albo Slimy Swamp. Tu pewnie dużo będzie trutek. Dobra, na Port Pelikan. Idźmy tutaj. Tu nas jeszcze na pewno nie było. 130 HP. O kurde, faja. 12 DPS już dodajemy. Nie rozdałem. Kurde, nie rozdałem nikomu nowych rzeczy. Dobra, 3 stage plus boss. Z tym panioczkiem może być ciężko. Ja bym... Nie możemy tego zrobić chyba. No nie możemy tego zrobić, szkoda. Dobra, atakujemy tego. Minus 15, czyli zadaję za 15, spoko. To jest nasz Saint. Saint może zacząć leczyć? Nie, nie opłaca nam się to. Oni nie są immun. Nie są immun. Dobra. Zaczynamy atakować tego, czy tego. To jest 10 DPS-a. Dobra, może tego pirata zaczniemy atakować. On dostanie podpalenie. Naszego sorcera walną. I ty masz tak, Magic Spear. Masz korozję, Blaze'a i Blade Storm. Czy ty jesteś taki mocny? No nie, nie jesteś mocny. Ale możesz każdego targeta w sumie walić. Ale nie jesteś mocny. I ciebie już na pewno nie będziemy brać. Podpalmy ich. A tu dajmy może song. Uleczmy ich trochę. Zwiększony atak, fajnie. A tu zdajemy już 29. Plus 5 defa. Ale się palisz. I znów dajmy burning. Burning, przepraszam. Za 13, no luzik. Magic Spear. Channel Ring czy Burning? Burning, przepraszam. Dajmy może Channel Ring. I tu dajemy sobie heala chyba. Albo po 10 DPS-a. To jest 14, tak nie zabijemy. Dajemy heala. Jest 31. Fajny ten bardziej jest. On sobie też dużo robi krzywdy. To mnie martwi. 24. No dobra. Podpalmy go. No, minus 20. I się palisz, cholera. 14. Możemy to zrobić i go ubić. Albo tego, albo tego. On teraz atakował, prawda? Prawda. Czyli teraz będzie ten atakował. To tego ubijemy bez problemu. Kurde, no nie.
Nie pomyślałem o tym, że on ma szydefa. Niedobrze. Dobra, dajmy to. Pierwszy stage zrobiony. Lekkie stre... O kurde, Tartu. Sia Urchin. Nie mamy zbytnio jak ich zaatakować. On sobie dużo krzywdy robi. O, wali naszego Sainta. Siebie też może teoretycznie uleczyć, prawda? Prawda. Nie zabije się? Tak patrzę, ale... Nie! Zapomniałem, że... O Jezu, to daje wszystkim! To daje wszystkim! 10 DPS-a... 14, kurde, ile to może życia? 34, jeszcze przeżyjesz chyba. Zapomniałem, że ten Saint działa troszeczkę inaczej. Iluj go. Teoretycznie byśmy zabili wtedy. Tyk. 31 nadal dealsuje, zajebiście. Teraz to jest nasz główny DPS, o dziwo. O dziwo, to jest nasz główny DPS. Dobra. Nie wiem, czy on to przeżyje. Zatrucie, zatrucie. Channeling możemy dać w sumie dla siebie. Teraz on zaatakuje? Nie. I my się teraz healujemy jeszcze. Pyk. I kończymy go zwykłym DPS-em. Dobra. Jest... Wydaje mi się, że w porządku. Znaczy, my jesteśmy... już nastawieni na bossa, tego nie wiem. Tego nie wiem. 29 DPS-a. No dobra. Zawsze Saint dostaje po nosie. Cały czas Saint dostaje po nosie. Tę pozycję możemy zaatakować teoretycznie. I dostanie podpalenie. Tylko szkoda, że tu jeszcze nie ma pokazanego, kto będzie atakował jako następny. Na pewno musimy uleczyć Sainta. To jest priority w tej chwili dla nas. Born today bleed. Oczywiście daję mu bleed. Po 5. Musimy tego Sainta uleczyć. DPS-a, to i tak nie zabijemy. Pierwszego i drugiego. Dobra, pierwszy, drugi może być. I ten dobije teraz go bez problemu. Minus 15. Ciężka rozgrywka. Podpalmy go jeszcze raz. Bardzo dobrze. Magic Spear i akurat go dobijemy. Też będzie spoko. Channeling. Tu się przyda channeling. Dobra, poison nam zszedł. Możemy się teraz jeszcze uleczyć. No jeszcze go nie dobijemy. Musimy się przygotować teraz na bossa. 21. I dwa hile jakby poleciały. Uhu.
wtedy byśmy na pewno wszystkich uleczyli. Tylko Saint byłby niestety zagrożony pod tym względem. Chyba że damy mu teraz Miracle, ale mi się kurwa opłaca. I wtedy byśmy mieli, bo to zabiera 58. No właśnie, 12 by nam zostało plus 20, które on daje 32. I Miracle na pewno byśmy na razie nie użyli. Więc ja bym na razie zrobił to w ten sposób. 21. Tutaj damy za 14. On jeszcze nie zaatakuje. I uleczymy go za 40. Tylko no tutaj tak samo będzie już lipa z tym wszystkim. No i możemy go zabić w sumie już. Dobra. Mamy teraz bossa. Czy my damy radę na bossa? Próbujemy. No i mamy Krakena. Mamy Krakena. On ma 300 HP. Od cholery. Najgorsze jest to, że on atakuje praktycznie za wszystko. Immun to burn. Przy ataku 3 defa. Ale nie użyjemy Miracle. To ty możesz zadać to. Dobra. 10 plus bleeding. Dobra. Kurde, normalnie cały czas nazwali po gębie. Dajemy heala. Nie boli nas to, więc spoko. 21. W sumie ten atak nie byłby taki zły. I leczenie po dychu, ale tu nie ma w sumie kogo leczyć. Atakujmy. Dobrze, bleeding popada, tylko on teraz pewnie dał macki. Macki mają 50. Ale mają wspólne HP, tylko on się leczy, cholera. I też ma immuna. Też ma immuna, no dobra, no nic nie zrobimy z tym. Wylecz się sporo, 20. Dziesięć się wyleczy. Kurwa, dużo. Nie mamy jak go zaatakować. Nie dasz mi na kredyt? Nie dasz mi na kredyt. 40 się wyleczy. Dobra, wykończ go już. No jak to? Byłaś. Wszystko co się wyleczyliśmy, kurde, poszło w psu w dupę. Na ataku 3D, dobra, ryzyk fizyk. Magic Spear. Cały czas Saint dostaje po gębie. Channeling. Channeling. Użyjesz Miracle. Kurwa, nie użyjesz Miracle. Znów macki, nie! I zadychy się uleczy. O nie! Używamy Miracle już. O
On ile ma życia? 44 zostanie? Nie, za mało mu zostanie. 22 tylko. No właśnie, tu jest lipa. Może dajmy mu heala po prostu. Kolejny poison. Przeżył. Kolejny poison. Channelinguj może siebie. Ojej. Dobra. Siadło. Bites. No i te walki są coraz mocniejsze. Dobra, robimy Miracle teraz. Oj. Może byśmy dali mu poison. Heal. Czy ty wytrzymasz jeszcze w razie czego? Dobra, dajmy mu channeling. Znów. No nie. 19 DPS a wszystkim. Nie. No nie, no i padamy. Jakbym użył mi... Kurwa, ale zjebałem, to mogę mnie atakować, dać mu Miracle. No liczę na cud. Naprawdę liczę na cud. Liczę na cud. No i nie ma cudu. Straciliśmy głównego healera. Kurde. Niedobrze. Czego bejtuje? Dziad jeden, no. Oj, naszego maga jeszcze atakuje. 17. Dobra, niech będzie. Przestań go bejtować. Ile dziada? Znów tą samą. 22 DPS-a. Heal. Wiecie co, może... Kurwa, no to jest nadal... Lipa straszna. Nie podoba mi się to. Ciężki jest ten boss. Za 30. Powinien się za 5 leczyć już teraz. Kurde, znów zaczyna. Przestań go bejtować. Bleeding, on jest immun to burn. Ale wredna menda, no. Ile go? Leczy za 10.
No i znów to samo. Ojej. Leczy się znów. Atakuj z tyłu mackę. Ciężka walka, naprawdę bardzo ciężka. Kurde, za 30. Gąsiek, kleszczu, leszczu. No i z 30, Jezus Maria. Leczy się. Stracimy zaraz go. No. Zaraz tanka stracimy jeszcze. Kurde faja. Nie mamy jak tego wygrać. Jesteśmy za słabi jeszcze. Minus 20, no i właśnie umiera nam główny DPS. Główny, no taki nie główny. No. Jeszcze żyje. Leczenie. No nie możemy. Poison. Cały czas obrywa. Jeszcze nasz kurde tutaj dobry ziomek zaraz umrze. Kurde, no bez jaj. No trudno, jego stracimy, ale przynajmniej tanka będziemy mieć. On wali większe DPS-y. Nie ma, zostawiamy go już. Nie ma sensu. Czy nasz tutaj ziomek też nie ma już jak leczyć. Dobra, utłuk. Po 10 HP. No jest w maski. Leczy się gnoi. Kurde, ale ten healing jest wkurzający. I też się uleczy. Zabijemy. Dobra. No nie. Dobra, czeneluj się. Ten musi dać teraz leczenie. Nie przeżyję tego. A jednak. It's bleeding. No ale to będzie długa walka. Jeszcze ten krowie nie dostał, nie. Jeszcze poison. Pyk.
Wychodź Kraken. Naprawdę jest taka walka ciężka. Tyle DPS-a wbijamy w niego. On i tak kurwa żyje, non stop żyje. Wiedziałem, że tylko się wyjebie z tego, już będzie problem. Biting, cały czas nam healera wali. No i kolejny baiting. A nie, nocki. Ale raczej nie przeżyję tego. No 8 z 10. O! Dobra. Będzie bardzo długi odcinek. Kurde, zaraz nam ten DPS też zginie. Byłaś, gnoju. Wydaje mi się, że bardziej ten dostanie po łbie. Takie mam wrażenie. O kurde, nasz tank. Ile ty masz HP? Kraken 51. Jesteśmy w stanie to skończyć? Być może zginie, ale powinniśmy zabić. Chyba, że znów macki wyskoczy. Kurwa jebane macki. Zasrane macki. No nie mam jak tego inaczej zrobić. Koniec. Muszę sobie odzyskać HP. Dokończy go. Jeszcze nie. Wiem, że stracę naszego typka, ale jest szansa, że jeszcze to wygramy. Jak myślałem. Jest szansa, ale nie mówię, że wygramy. Pytacie się jak? Zaraz wam pokażę. Kurwa, nie wygramy tego. Wygramy! Dobra, walnę nawet tym. Ale jakie straty! O kurwa! Squid Game odblokowano osiągnięcie. Ja pierdzielę, ale to było mocne. Cała nasza armia poszła. Wiktor, Alex, Rove i jeszcze jeden, tylko tu nie jest pokazane, nie wiem czemu. Chyba, że się wykaraskał. Nie, nie wykaraskał się. Kurde, taka armia, tyle mieliśmy naszych tych folksów, kurde i nie udało się, no. Znaczy udało się, ale jakim kosztem? Jakim kosztem? Dobra, moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Na pewno jeszcze jeden odcinek będzie z Tiny Folks, to możecie być pewni. A na następne inne serie zapraszam was oczywiście na kanał i playlisty. Trzymajcie się, hej hej!